Bez łodygi? Pokaż się, jakie ładne dziewczyny. Chcę wszystkich powitać. Nie wiem, czy Państwo nas pamiętają i znają, ale jesteśmy zespołem ludowym Stawnianki. Z okazji 35-lecia naszego istnienia prezentujemy się w okolicznych sołectwach. Trochę tego mało, bo tylko 9 spotkań, a 29 sołectw, ale może to dobrze, bo byśmy nie wytrzymali tego, to znaczy w domu nie wytrzymałaby chyba rodzina, bo tak wygląda na to, że my 2 razy w tygodniu albo raz w ciągu sierpnia jesteśmy poza domem. Zawsze deczko się spóźniamy, ale gwiazdy mają to do siebie, że zawsze się spóźniają. Mam nadzieję, że wybaczycie nam to i że czekaliście na nas, bo widzę, że licznie przybyło towarzystwo, jesteśmy bardzo wdzięczne, bo nie zawsze dopisują. Wiemy, że to taka pora może nieodpowiednia, ale kto mógł, to przyszedł i za to bardzo, bardzo dziękujemy. Tak jak mówiłam, jest to okres dożynek, więc my jako Stowarzyszenie Zespół Ludowy Stawnianki wystawiamy wieniec na dożynkach, wystawiamy stoisko, dlatego dużo nam tego zboża jest potrzeba i zapraszamy też panie tutaj, proszę usiąść razem z nami, pomóc nam albo nabrać trochę, bo robicie na wieniec. Nie zdołaliście. Nie. U nas nie ma chętnych do wieńców, ale być może. Ale co? Panie są zainteresowane. Ja pierwsze. Nie, słuchajcie, to nie tak działa, że chętnych. U nas też nie ma chętnych, ale zobaczcie. Głośniej krzyknę, że teraz nie mogę trochę głośno krzyczeć, ale mimo wszystko są zdyscyplinowane. A 9 są do żonki na wrześniu, czy na 7 września. To nie tak, że są ale ja, po prostu... My chcemy kultywować tą tradycję, my chcemy przekazywać młodszemu pokoleniu, że warto pobawić się w tradycję, że warto dzieciom zainspirować, żeby mogły poznawać te rzeczy, które były onegdaj. Dlatego na drugim stole macie trochę takich starych przedmiotów, które chcielibyśmy pokazać. Może od was dowiemy się też również jakichś ciekawych rzeczy. Może u was śpiewano jakieś piosenki, które zapamiętaliście, że mama, babcia śpiewały, a my chętnie byśmy sobie to jak gdyby od was wzięli, żeby móc to pokazywać. Dlatego jest tu taki drugi stół, w którym dzieciaczki byśmy trochę odpytali z gramatyki przy okazji, ponieważ nazwy niektórych przedmiotów są właśnie takie gramatyki. Masza na drobuj. No jest. Bożenka, potrzebujemy. Także to jest jedna z rzeczy, która nam się uchowała. Mamy jeszcze jeden w zanadrzu, kołowrotek, bo mówię, ten ma już swoje lata i zobaczcie, chyba trzeba do wulkanizatora, bo trochę trzeba ten. Trochę się porusza w nieodpowiednim, ale myślę, że Stasia da radę. Jeśli będziecie chcieli później próbować, to zapraszam. O ile to koło wytrzyma. Teraz moi drodzy, tak. Mówiąc o magielnicy, to miałam na myśli to urządzenie. Jest wam znany? Nie, ja pierwszy raz. No co, ile? Wy macie po 5 lat? To jakie młode? No mówię, że trafiają nam się coraz młodsze, to my tylko takie rekwizyty jak te dinozaury tutaj produkujemy, a one jednak nie wiedzą. To było urządzenie do prasowania, do maglowania. Jest lniana ściereczka. Jolu,
Już? Aha, na węgiel. Tak, to jest żelazko na węgiel. Duszą. Jak się nazywa? Tu się węgiel do ogniska brało, bo musiał być węgiel drzewny. Tak się rzucało groszy, zamykało się. A żeby trochę się większy wypłowić, trzeba było tak grzać mocno, żeby się nagrzało i dopiero się prasowało. I chcąc wyprasować trójkę dzieci do szkoły, to ta mamusia za 5-7 jak stała, to nie zdążyła. Pooglądajcie sobie, a na pewno macie, albo mieliście to w domu, bo to jest na węgiel drzewny. Na skrzydło jeszcze pamięta, jak było takie. A nie wiem, co mi z tym zrobiło. Tutaj to mieliście o duszy, żelazko na duszę. Niestety dusza zginęła z tego żelazka, ale to już było prasowanie precyzyjne. To już było dokonane. Ponieważ już inna stopka wypolerowana i zagrzewało się dusze i taki kawałek takiego samego kształtu wkładało się. No ale mówię, jest to zdekompletowane, niestety zbiory niekiedy są takie, że nie możemy inaczej pokazać tylko bez duszy, ale zwie się to żelazko na duszy. I to już takie właśnie precyzyjne rzeczy można było wyprasować. Również musiało być w popielniku zagrzane, żeby była temperatura. Także bardzo szybko się przepalało różne rzeczy, nie? Ja pamiętam, jak mamy na taką wiedzę, to jak taki kurs węglowy był, nie? Popadliśmy na blacie i nagrywaliśmy na tym było, ale już to był postęp. Tak jak dzieci mówiły, a termostat gdzie? Tak w ręku. Nie ma takiego. Ale kiwoczny jest mego. Bo żeby... Ta taka maszynica by była. Dlatego mówiąc o tym, że będą grożynki, chcieliśmy gdyby was zachęcić do tego, żebyście pletli te wieńce, żebyście podtrzymywali tą tradycję wbrew pozorom, to nie jest taka ciężka praca. Wymaga, żeby się spotkać, żeby sobie, zobaczcie, my tak sobie... U was mamy luksusowe warunki, bo u nas to my w mojej szopie na drzewo, tam między klockami to wszystko jest zawieszone, bo to musiało schnąć, to się tak nie da prosto. Nie wiem, czy w ogóle technika jest wam znana jak pleźwieniec. Moja mama pleci. A pani pletła? Nie, nigdy. Ale na czym to polega, jak to się zawiązujemy? Na ostatnim spotkaniu, które będzie w Stawnie właśnie 31 sierpnia jest zakończenie wiosek kabekowskich. Chcemy już z tym zbożem pokazać wam, jak się plecie wieniec. My już nasz wieniec mamy skończony. My już mamy zrobiony, ale będzie, na którym byśmy chcieli, żeby dzieci uczestniczyły, żeby upletły taki mały wieniec, może ich pierwszy w życiu dożynkowy, żeby mogły nawet na te dożynki ten wieniec. Dlatego przygotowujemy to zboże i wy mieliście nam pomagać z tej intencji, ale widzę, że coś się za robotę to nie bierzecie. Dlatego nie do końca będzie trudne, ale my z przyjemnością chcielibyśmy was nauczyć tego śpiewania. Może byście pomogli nam w śpiewaniu, jakby dożynki będą. No bardzo zapraszamy, żebyście razem z nami. Już. Bardzo lubi pani śpiewać, to zapraszam. Tylko nie mówcie, że nie macie czasu. Bo to zawsze... śpiewaj. Ludzie chodzą, narzekają, myślą jak tu żyć. Co się
O naszych strojach, mówiąca o tym, co my mamy wyhaftowane na naszych spódnicach, bo muszę wam powiedzieć, że to jest ręcznie haftowane przez Stasię, tą panią z Kołobrodka, Mikołajek Nadmorski. To jest wszystko ręczna praca, więc dla nas jest to naprawdę drogocenna rzecz. Jest to kwiat związany z morzem. My uważamy się, że skoro jesteśmy tak blisko morza, szukaliśmy coś, co będzie nas wiązało z tym regionem. I traf chciał, że odnalazł się Mikołajek. I może to nie jest ładny kwiat kolorystycznie, nie jest to róża jak w Łowiczu, ale dla nas jest on najpiękniejszy. Nie na kamieńską ziemię jechali z wszystkich stron.
Drodzy Państwo, że to jest patriotyczna piosenka. Ta ostatnia, zwłaszcza zwrotka, to zawsze mówi o tym, że no mijają lata i naprawdę brakuje, zabrakło już kogoś w naszym zespole, a nie dochodzą nowi. To jest takie trochę przykre. Wiecie się z niej, co my jesteśmy za babcie. Również napisała to Kasia. Nasza Kasia. Ja nie chcę tak. Podobały słowa, chociaż ja wiem, zapamiętacie, bo ja jestem babcia, nowoczesna babcia. Jeszcze momencik przerwy, a później będą biesiadne, teraz coś zjecie albo czy chcecie jeszcze śpiewać. Do roboty! Bo najpierw trzeba zboże zrobić, a później się bawić. Chwilę przerwy. Zapraszam też Państwa do oglądania naszej kroniki, ponieważ przez te 32 lat nazbierało się trochę. Znam się z tym szumieniem. Dobra. Janek tak zwali. Ja to robię idealnie. A później nam dekoracje. Ja my z zakwianem robimy w tym roku. Taki piękny. Ma. A gdzie masz swoje? To jest i len jest ładny. Słuchajcie, Stasia dostała len. Tyle wełny, że nikt się kusił. Ja też mam bardzo mało. Piękny jest len, ale nikt nie mógł się zapalić. A ja miałam okazję rwać len. Stasia, nie szalej tak, bo zarabiają. A Mirena? A to można kupić takie coś? Co? To jest z domu kultury. To nie nasze. Widzisz? Pani nie. Za każdym razem dwa. Proszę. Mama. Datę mu ci wziąć. Do mnie jeszcze jedno. Albo piło się. O, a czemu pani Grażynka stała w robaseczce? Ja swoją. Zobacz. Nie, kaszanka też jest. Dobra, to zaraz wyciągnę, żeby to nie. Jedzie mazureczek,
do mojej córki. Zobaczcie, on już śpiewa. A ja bym poszedł. Interpretację tej piosenki. Bo niektóre znam, a niektóre nie. Baby!
Daj kumę, daj dusa, daj kumę, kucharosza.